Tarot spokojnej ścieżki. Pytanie, czego potrzebujesz w tej chwili? Proszę o wiadomości od aniołowi przodków. Czego potrzebujesz w tej chwili? Czego potrzebujesz w tej chwili? Potrzebujesz w tej chwili podążać za głosem własnego serca, za głosem swojej duszy, intuicji. Potrzebujesz też rozwijać się w takim kierunku, w jakim Ty pragniesz. W takim kierunku, w jakim prowadzi Cię Twoja pasja, zamiłowanie. Gwiezdny przodek Tobie taki przekaz daje. Potrzebujesz także więcej radości, optymizmu, światła, takiej uzdrawiającej mocy letniego słoneczka. Czyli potrzebujesz jasności też umysłu, wolności, trochę swobody, poczucia właśnie tego, że idziesz w zgodzie z sobą, że Twój głos dobrze Tobie podpowiada, tej pewności, że ten Twój głos jest światłem, że Cię coś tutaj nie pogrąża, że właśnie płynie z Twojej duszy radość i światło. Potrzebujesz także ochrony w tym wszystkim. Oczywiście karta Opuść tarczę oznacza też, że pewne blokady muszą puścić, żeby to światło i ten głos duszy do Ciebie przemówiły i żebyś Ty w ogóle usłyszała swoje pragnienia. Masz może tarczę ochronną, która ogranicza Cię w jakiś sposób. Czy nałożyłeś to sama, czy poprzez schematy, czy poprzez jakieś talizmany lub rytuały. Potrzebujesz właściwej dla siebie ochrony. Czujesz, że jest to potrzebne, natomiast otaczanie się taką mocną tarczą i barierą ogranicza światłość, radość, to, żeby słuchać swojej duszy przede wszystkim, bo to jest karta wiodąca tego rozkładu. Potrzebujesz też może przestrzeni do tego, żeby się rozwijać, swojej samotni. Ta tarcza ochronna również jest takim wyznacznikiem tego, że potrzebujesz mieć przestrzeni nienaruszalnej przez nikogo, po to, żeby się rozwijać, czy to duchowo, po to, by na przykład uspokoić się, po to, żeby ujrzeć światło, żeby pomyśleć, odsapnąć. Potrzebujesz także zaufać właśnie instynktowi. I to jest główna, wiodąca, tytułowa karta tej talii kart. Więc bardzo ważny przekaz dla Ciebie. Zaufaj swoim instynktom. Miej dla siebie przestrzeń, którą chronisz, przestrzeń, w której możesz pomyśleć, ale pamiętaj, by nie blokować się maksymalnie. Problemem tutaj u Ciebie może być to, że Ty nie masz na to czasu, nie masz na to przestrzeni, żeby móc pomyśleć klarownie, żeby móc w sobie rozwijać te wszystkie takie rzeczy, które w Tobie siedzą, a Ty już to wiesz, że masz jakieś połączenie duchowe ze swoim przewodnikiem, że możesz rozwijać swoją intuicję, talenty. Potrzebujesz do tego przestrzeni, ale też w pewien sposób jesteś ograniczana przez kogoś, ograniczany przez kogoś. Musisz gdzieś te blokady przełamać i wyznaczyć też ludziom granice, której przestrzeni i czego nie mogą przekraczać wobec Ciebie. Klucz tego wszystkiego. Władca. Wykorzystuj autorytet, by przejąć władzę. Potrzebujesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Potrzebujesz zacząć rządzić swoim życiem. Ty chcesz być osobą ważniejszą, autorytetem, budować swój autorytet tylko poprzez rozwój, stanowczość, utrzymywanie właśnie swojej przestrzeni, zaufanie sobie, światło w umyśle i w sercu. Możesz osiągnąć władzę. Pamiętaj także o osobach, którymi możesz się inspirować, osobach, które wiedzą, co należy robić w danej sytuacji i jak się możesz rozwinąć przy nich. Pytaj tych osób, które wiedzą, jak robić, żeby było dobrze, żeby osiągać sukces, kontrolę i po prostu władzę. Wszystkiego Tobie dobrego życzę, dużo rozwoju, możliwości uzyskania tego, czego pragniesz w życiu. Pozdrawiam.